hotelarstwo nie ogranicza się tylko do tego, żeby przenocować gościa i dać mu zjeść, ale także, żeby uzyskał od nas emocje i wrażenia również w innych elementach życia. Staramy się przywracać świetność dawnym obiektom. Klienci bardzo doceniają to, co my robimy. To na Łęczów, który no, ma 30 parę lat, stał, tak jak pan prezes określił, wielki grzmot, z którym będziemy robić wszystko, co możliwe, żeby wyglądał docelowo fajnie, ale zachowując klimat tamtych lat. I dotyczy to wszystkich innych inwestycji. Dwórów Hagena w Gdańsku, fabryka samolotów w Mielnie, też jesteśmy w trakcie przygotowania inwestycji. Jest stary zabytkowy z kolei hangar, w którym parkowały samoloty wodne. Koszty takich inwestycji są bardzo wysokie. Obsługujemy kompleksowo. Budujemy, sprzedajemy i zarządzamy kadrą Arche, także wszystko jest w jednych rękach. Umowa najmu od dłuższego czasu jest podpisywana na 10 lat, później przechodzi na czas nieokreślony, także nie zostawiamy właścicieli samych. Gwarancja roczna to jest nie mniej niż 5% rocznie. Właściciele mogą korzystać z całej sieci hoteli w obiektach, w których mają pokoje, mają 50% rabatu. Mogą przyjechać w każdym momencie, w każdym czasie w roku, nie ma żadnych ograniczeń. Są też traktowani wyjątkowo jak właśnie rodzina Arche. Będą działały oddziały Fundacji Leny Grochowskiej. To jest fundacja zatrudniająca osoby niepełnosprawne. Są to nasi koledzy, którzy w wielu hotelach przygotowują dekoracje, elementy wystroju wnętrz. Prowadzone są warsztaty i w dniu 19 czerwca będą prowadzone warsztaty ceramiczne, warsztaty tkactwa, warsztaty cukiernicze, także można na takie warsztaty też się zapisywać.